O wielkim, śmierdzącym problemie mogą mówić mieszkańcy osiedla leśnego pod Prostkami. Na terenie byłych magazynów wojskowych, w środku lasu, zaledwie kilkaset metrów od domów, wyrosło wysypisko śmieci. Przez kilka tygodni trafiło na nie ponad 1000 ton odpadów. I szmaty, i folia, i odpady, i zwierzęce. Śmierdzi już teraz przy ujemnej temperaturze. Na pewno są przywożone opakowania z zakładów mięsnych, gdzie są jakieś tam odpadki po zwierzętach. O tym, że w tym miejscu powstanie sortownia śmieci, która ma przerabiać odpady na biomasę, nie wiedzieli ani mieszkańcy, ani właściciel sąsiadującego z wysypiskiem tartaku. Nikt z nami nie konsultował, nikt nas o to nie pytał. Wielki, olbrzymi błąd popełnił starosta. Nie monitorując tego od początku do końca. To była decyzja przez niego podpisana, zrobiona, postawione tyle wymaganych pieczątek, ile miało być. O właśnie, pani czuje. Oburzenia nie kryje też wójt gminy Prostki, która wskazuje na liczne nieprawidłowości związane z wydaniem pozwolenia na działalność spółce Era Eko z Warszawy. Pan starosta w procesie decyzyjnym pominął w ogóle gminę. Przesłał do nas przeterminowaną decyzję, już prawomocną do wiadomości, gdy ta decyzja już weszła w życie. Pani wójt ma uchwalony plan zagospodarowania i tu jest rola wójta w gminie, a plan zagospodarowania na ten teren przewiduje teren przemysłowy. W związku z tym, że w ustawie o odpadach, w punkcie, którego dotyczy wniosek, nie występuje ani decyzja środowiskowa, ani tym bardziej zgoda wójta. Starosta zapewnia, że decyzja o pozwoleniu na taką działalność została wydana zgodnie z obowiązującym w 2012 roku prawem. Innego zdania są inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Decyzja wydana przez starostwo powiatowe w Ełku budziła nasze wątpliwości i w grudniu wystąpiliśmy zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego do organu wyższego stopnia, czyli do samorządowego kolegium odwoławczego, o stwierdzenie jej legalności. Przeprowadzone kontrole wykazały, że firma nie spełniła wymogów zawartych w decyzji wydanej przez starostwo. Utwardzony betonowy plac, namiot, ogrodzenie. Już tylko się ograniczę do tych trzech elementów. Od pierwszego dnia tego nie było, więc żadnego tłumaczenia przedsiębiorca tutaj nie miał, że robi cokolwiek zgodnie z prawem. W związku z tym zostaną te działania ukrócone. Okazało się, że warszawska spółka tylko gromadziła odpady, nie przetwarzając ich, jak zapewniała we wniosku do władz powiatu. W związku z tym starostwo cofnęło firmie pozwolenie na działalność w tym miejscu. Mimo to tiry z kolejnymi tonami śmieci wciąż przyjeżdżały do Prostek, jednak na teren składowiska już nie wjeżdżały. Mieszkańcy osiedla skutecznie je zatrzymywali. Podobno nie można, śmieci płyną w dalszym ciągu do nas szerokim strumieniem. Normalnie wjeżdżali, rozładowywali się i w 7:30 rano już jechali na pusto. Dlatego dzisiaj stoimy od godziny 6:00, no i ten pierwszy tir, który był zatrzymany, poinformował następny, że nie ma co jechać, no bo ludzie stoją. Wchodzimy sobie spacerkiem, albo rozjedzie, albo przejedzie. No. W tej chwili to jest pierwszy dzień i jeżeli będzie taka konieczność, to będziemy ustalać jakieś dyżury. Na razie zastosowaliśmy taką wstępną procedurę, zatrzymaliśmy tira, nie wpuszczamy. Nowych śmieci więc już nie przybędzie. A co z tymi, które już są? Pełnomocnik warszawskiej spółki, która składuje na osiedlu odpady, podczas spotkania z mieszkańcami zapewnił, że zostaną one usunięte. Nam nie chciał się wypowiedzieć przed kamerą. Teraz trzeba czekać na decyzję odpowiednich organów, m.in. samorządowego kolegium odwoławczego, oraz prokuratury, do której wpłynęło zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa w tej sprawie. Uważamy, że firma działa niezgodnie z prawem. Tu się wypowie odpowiedni organ w tym zakresie. Ja uważam, że starosta powinien ponieść konsekwencje swojej decyzji. A mieszkańcy osiedla liczą, że śmierdzący problem zniknie i nikt nie będzie im zatruwać życia i czystego powietrza.